Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z Margonem. Jest to kolejny odcinek z krwawej łaźni na 120 level. Czego kolejny? Ci, co oglądają mnie od dawna, to wiedzą, czemu kolejny. Tak więc jeszcze raz zapraszam was na kolejny odcinek z krwawej łaźni. No dobra. Jest 19.00 i myślę, że moglibyśmy wbijać. Aha, jeszcze jedno, żeby potem nie było gadania, że mam jakieś multikonta czy coś. Gram tutaj jako zastępca. Kolega z klanu dał mi tutaj zasta, więc sobie lecimy. Tak jest. Czekajcie, bo tutaj mamy kolegę. I myślę, że zrobimy takie coś. I sobie zaatakujemy tego pana. Kurde, czekajcie, bo tutaj... O dobra, mamy tego pana. No i tak, jestem wojownikiem, mam tutaj taką oto fajną tarczę i w ogóle jest tutaj wszystko fajne. Błogo mam chyba dobre. No i lecimy w ogóle i w ogóle też sorry, że jeśli nie będę ogarniał, bo jestem na tej łaźni drugi raz. Pierwszy raz byłem dwa tygodnie temu, kiedy też nagrywałem. Ale niestety coś mi się materiał spieprzył i po prostu gdy chciałem zmontować, to mi po prostu wywalało program do obróbki i w ogóle włączał się biały ekran, więc tak to jakoś było, że tego materiału nie mogłem obrobić, a tym bardziej wstawić, więc dzisiaj mam nadzieję, że dobrze się nagrywa i że będzie jakoś, no że będzie po prostu jakoś to leciało na tej łaźni. My tutaj zabiliśmy pierwszego przeciwnika i czekamy na następnych przeciwników. Tutaj tak, jest artystka, kolega z klanu, więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać. W ogóle jeśli wam się podoba taki materiał, jeśli właśnie chcecie, żebym wrócił do tego nagrywania łaźni 120, to zostawcie łapkę w górę motywującą. Możecie też napisać jakiś komentarz, ja się dostosuję do tego. I będę ciekaw, czy po prostu chcecie, abym nagrywał to właśnie na 120 level, czy nie. No to dobra, tak więc ja tutaj już bez zbędnego gadania może sobie zrobię pauzę. O, to jest to słowo, tak więc pauza i widzimy się za chwileczkę. Okej, mamy następną walkę, jest to jakiś tancerz z Hearts on Fire, czy jakoś tak. Nie no, po prostu z Hofu jest typek. Bijemy. Nie wiem jak on, nie sprawdzałem, po prostu wszedł od razu go X-em. Ale z tego co mi się może wydawać, może on mieć kilka legend. No ale mimo wszystko bijemy się z nim. Tak, tak. Póki co jest tak średnio, jest wyrównana walka. Ja mam ratunek, okej. Okay. Dotyk dla niego, klonfa dla niego. I to może być zgon na tej łaźni. Lubiłem sobie fizyczną pod niego. Mogłem wziąć ten dotyk. No i teraz by się dotyk przydał na amen, nie? Dotyk, hello. Where are you? O, w ogóle jest Merc. Wbił sobie na łaźnię. Proszę, jak fajnie. No jakby teraz tak ominąć ratunek. Czego nie zrobiłem. Klonfa, ale mimo to dalej ma turę. Znowu ja mam turę. No i niestety. Niestety mnie Merc dobijał. Znaczy dobił. I przez co mam złe łapki. Oraz mam złe buty. Oraz mam również. A nie, jednak dobrze mam. No ale mimo to. Mimo to jest Merc, on ma
Nie ukrywajmy, jakie on ma... Znaczy nie, źle powiedziałem, po prostu on ma dobre EQ. Jedno z najlepszych chyba na serwerze. Na tym swoim 120. Jak i zarazem chyba na tym 114. Ile ja niszczę? 71 na 42, spoko. Clone 2. Nie niszczy energii, co jest plus, na plus dla mnie. Okej. Okay. Mógłbym więcej niszczyć. A nie, to ja niszczę 42, on 71, dobra, pojebało mi się już. Mógłbym więcej niszczyć właśnie pancerza z tych butków, ale niestety nie dał mi zmienić. Przykre. Miałbym też łapy z niszczeniem many i energii, przez co nie mógłby właśnie bić tyle tych pchnięci w ogóle. Ale mimo wszystko staramy się. Licz na jakiś dotyk. Klątwa, fajnie. I pytanie, czy omijamy ratunek, czy niezbyt? Czekajcie, jeszcze jest parowanie. I? Kurczę, znowu jest... A nie, to teraz tutaj blok wszedł. Tutaj dla mnie parowanie. Ratunek podwójny. Okej. Klątwa dla niego. Ciekawe, czy ma podwójną klątwę, czy pojedynczą. Ale sądzę, że chyba ma pojedynczy opierek, ma chyba z cebekiem na Spersa, ten na 111 nowy. Kurwa, cztery turki, nieładnie. I znowu klątwa. Znowu zabro, ja cię pierdzielę, nie? Niby to 15% na zabro, ale patrzcie jak chodzi, nie? Tutaj raz, dwa. Ile w ogóle miał zamer? Trzy zamrożenia, no niby nic, ale tak... O ja cię pierdzielę, dotyk. Ratuje mi dupsko. Klątwa. Następna klątwa. Ile ja mam? Pojedynczą klątwa mam tylko z hełmu. Jeszcze jedna klątwa by się przydała, nie? Ale już chyba nie wejdzie, no. No jest szansa, żeby to nawet ugrać z Mercem. I to jeszcze na złym stafie. No i... Dobra. Wygrałem. Wygrałem walkę z Mercem na jego palku. No i dobra, już na razie tutaj się utrzymujemy na tej łaźni. Jest spoko. Jest 10,5. I myślę, że za jakiś czas pewnie sobie przełożymy EQ na pala, bo pewnie nie wiecie, ale ja tutaj jeszcze sobie wejdę palem. No dobra, widzimy się po prostu może w następnej walce, tak? Tak. W ogóle teraz się zorientowałem, nie, że biłem Merca z jedną ręką, a jednak miałem go bić z dwuręką, bo ja zbytnio woja nie ogarniam. Tak w walce się, tak właśnie myślałem, czy lepiej woju wbić właśnie z półtoręką, czy z 2H. Tak po prostu teraz sobie ogarnąłem, że to był jednak pal i powinno palu się bić z dwuręką, z tego co wiem na boju. Tak więc takie małe pozdro. Merc na boju rozwalony z półtora ręką. Dobra, mniejsza. Łożesz ty, kurde jego mać, mamy małą wpadkę, zaatakowałem bossa niechcąc albo to nie zaatakował. Ha, ucieknij z walki, no fuck. To jest jednak myśl. Dobra, w ogóle chciałem tego tanca złapać, nie? Zaatakowałem bossa naszego. Tutaj przywódcę klanu. Przywódcę, no założyciela, o. Tak to. Ujmę. Jep. Kur... No dobra, już myślałem, że znowu klanowicza złapałem, nie? Jednak złapałem tego tanca. OPH czy nie, jednak nie OPH.
kurde, w sumie ja go zaatakowałem. O, ładny tutaj cebek wszedł. Wszedł. Jeden chuj. Jeszcze 1%. Zaatakowałem Wiesia. No właśnie, on mnie zaatakował, nie? Ten boss fresh. Jak to będzie boss fresh? Dobra, wygraliśmy. I kto tu się bije? Bije się Lubię Śledzie. Lubię Śledzie się bije z bossem, tak więc jeśli by go nie zabił, to robimy takie coś i przygotujemy się na to, aby właśnie... Aha, dobra, jednak boss wygrał, no to easy, no to znowu czekamy, tak? No tak. Dobra, tak więc mamy palka 120, w ogóle hofy już biły na łaźnie, więc może być ostro. A więc lecimy, niszczycielski nie wszedł. Okej, patrzcie co się dzieje, nie? Już zadyma. Jeszcze raz niszczycielski wszedł. Okej, zrobimy tak. Zrobimy jeszcze raz tak. Wszedł niszczyciel, wszedł, okej. Zaraz zrobimy tak. Klątwa, kurczę, nie dobrze, już nie mam energii. Kurde. Co tu się stało? Dobra, palę jednak pannę. Chyba, że jeszcze dotyk jakiś, albo mina ratunek. Dotyk dla mnie, dotyk dla niego. Okej. Wow, co tu się odwaliło? Dobra, czekajcie, wezmę sobie tego łowcę, co tutaj jest. Okej, czekajcie, się jeszcze leknę i jedziemy z łowcą. Okej. Nie wiem, czy tam wszedł CK, czy CBK, ale po prostu zabiliśmy tego pala. Teraz lecimy z łowcą. Tylko tak na sprincie, żeby jeszcze ku w razie czego przełożyć. Okej, będzie mnie ktoś dobijał? Tak, będzie mnie również łowca dobijał. Więc sobie zostawię sobie na jedno ręce. Okej, dotyk. No idzie nie najgorzej, ale już widzę, że moich wywalili. Więc tak średnio będzie. Okej, bijemy tego łowcę. Okej, mamy tego łowcę. To jest chyba najlepszy łowca, z tego co mi się zdaje, u nich w klanie. Więc nie zdziwię się, jeśli mnie położy po prostu. Mówiłem, że ma buty z... z 2015 roku, ten CBK chyba. To jest chyba tak, chyba z 2015. I z nim, no, może być po prostu nieciekawie. W ogóle, Jezu, jaka tu sieczka jest. Kto tu się jeszcze utrzymuje? Zabawka Verma. Verma? Varma. Okej. Ostatni ratunek. Cały czas klątwa albo uniki, proszę bardzo. No i lecimy sobie do Midhar. Jeszcze sobie zdążę eku przełożyć na pala i widzimy się jeszcze za momencik. Okej, no i więc jesteśmy tutaj pod łaźnią palem. Jeszcze z tego co tutaj widzę, to jest... No wiem, że ich tam jest dużo w środku, a tutaj na dworze jeszcze 3, 4, 5, 7 ludzi od nich jeszcze stoi. No to jednym słowem, wybicie im tej łaźni jest impossible, niemożliwe praktycznie, więc... Więc... No cóż, no lecimy na zgona, tak jak to powiem. Ciekawe kogo dostanę. Ciekawe kto mnie złapie. Kto mnie złapie. Wszyscy tutaj są, kurde. Dobra, mamy jakiegoś pala. Nawet nie zmieniamy, tylko po prostu bije od razu. Razera. Bo czemu nie? Dobra, Razer, chodź. Okej, mamy pchnięcie do bramki, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, prócz jednej rzeczy. Prócz łapek. No mniejsza, po prostu bijemy się z nim. Czym on mnie bije? On niszczy mone energię w ilości 2, ale to nie jest jakoś specyficznie dużo. Więcej niszczenia pancerza, ale to też nie dużo. Okej.
Tak, tak, cebek. Co taki ładny cebek. Z zamrożeniem. Dotyk dla mnie, ale co z tego, skoro na 100%. Okej, jeszcze raz. Klątwa. Jeszcze klątwa. Ej, bo mnie zaczyna dublować już. Szybki raz. Jeszcze raz. I teraz pchnięciem możemy. Dajcie mi tutaj jakąś potę w razie dobijania czy coś. Wiecie. W ogóle, skoro mamy już taki staw, to przydałoby się polować na jakiegoś pala znów. Pala ewentualnie mago, bo mam dobry staw akurat po takich. I tutaj właśnie widzę, jest ja tylko na chwilę koło mnie stoi, więc myślę, że sobie może... A, dobra, już. Dobra, mniejsza, mniejsza. Bo tak gadam, nawijam. Okej. Jeszcze możemy sobie takie coś zrobić. Albo po prostu szybkim. Zjechać. Gartozo, nie, na Gartozo, nie, niech mnie Gartozo nie bije, bo mam zimno. Pasuje mi uciekać w trybie now. Jezu, jak mnie typ dobił, nie? O, ja cię pierdzielę. Nawet nie zdążyłem okna gry zamknąć. Łowca, jest to łowca, pod którego... Sorry, pod którego nie mam ognia, niestety. No, ale tak już się stało, że mnie typ dobił. I raczej wątpię, żebyśmy to ugrali z zimnym. W szczególności, że to jest ten sam typ, który mnie zabił na woju. On mnie bije z trucizną, okej. Okej, ratunek. Jezu, jeszcze dotyk dla niego. Jeszcze klątwa. Teraz na życie albo będą klątwy, albo jakieś uniki. Okej, a jak na razie klątwa dla mnie. Kolejna klątwa. Może teraz kontra wejść, czy coś? O, weszła właśnie ta kontra, ale dotyk? Nie dotyk? Dobrze, mówię, dotyk dla niego. Ostatni ratunek dla mnie. Dotyk dla mnie. I spierdalamy. Kto mnie zwał? Blade Snow, jest to tancek. Z gierką. Jestem znowu na zimnie. Więc dupa. Z łowcą jeszcze jakoś to zimno przeboleje, ale z tancem to naprawdę już ciężko jest. Abym to ugrał zimnym. Bo ta gierka mnie zje zaraz. Dotyk. Spoko. Ta masa uników. Na ogniu by tak nie unikał. Jak on teraz to robi? Ratunek. Dotyk dla mnie i prawie 100%. Prawie, bo 90,2. W ogóle 32 pojazd. On ma jeszcze ratunek, z tego co wiem. Nie udało się ominąć. Za to mnie teraz może zjechać. Jak teraz ominę, to będzie... Aha, nie mam many.
No i dobra, zabił mnie. Tak więc taka łaźnia w moim wykonaniu, czekajcie, jeszcze zobaczę. Czy... Aha, dobra, nie zobaczę, no to także tyle, trochę taka długa łaźnia wyszła, 20 minut. No i cóż, po prostu widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, wiem, 2 tygodnie odcinku nie było ponad, no ale po prostu musicie mi to wybaczyć, jakoś to wam kiedyś wynagrodzę, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć piona, do następnego, yo. W ogóle powiedziałem na odcinku, że ten łowca ma buty na 110, jednak się pomyliłem, ponieważ ma te same buty co ja. Takie same buciki ma. Tak więc moja pomyłka i przepraszam z góry. Także to już chyba było konkretnie na koniec. Nieważne ile zajmie, to także piona. Dalej pragnę iść po swoje, łapać w żagle wiatr, który nadaje kurs i w żyłach sprawia, że bije puls. Ja czuję wtedy, że żyję znów przez chwilę czuć to siły. Do utraty tchu, do utraty sił, do ostatnich słów i ostatnich chwil będę robił to. Do utraty tchu, do utraty sił, nawet jeśli znów tu obrócę się w pył, będę robił to. Do utraty tchu, do utraty sił, do ostatnich słów i ostatnich chwil będę robił to. Do utraty tchu, do utraty sił, nawet jeśli znów